Dziś dokonamy podsumowania niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zarówno w mieście, jak i gminie. Odwiedziliśmy również wystawę Gołębi w Kobylnicy. Na zakończenie krótka relacja z sobotniego ślubu w Słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. 12 stycznia imieniny obchodzą. Aelred, Antoni, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Benedykt, Bernard, Bonet, Bonita, Bonitus, Cezaria, Czasława, Czesława, Ernest, Eutropiusz, Greta, Jan, Małgorzata, Piotr, Stomir, Tacjana, Tygriusz, Wiktorian i Wiktoriana. Nietypowym świętem jest Dzień Sprzątania Biurka. 23. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupsku nie przeszkodziła nawet niesprzyjająca aura. Od samego rana na ulice miasta wybyli wolontariusze, którzy do kolorowych puszek zbierali datki. Jednym z nich był prezydent Robert Biedroń, którego 4 puszki przyjęły od mieszkańców ponad 2700 zł. Sztab orkiestry ulokowano w hali Gryfia, która od rana przyciągała licznymi atrakcjami. Były pokazy sztuk walki, spotkania z żołnierzami, zabawy dla dzieci, występy cheerleaderek, koncerty i wybory Miss i Mistera WOŚP, zorganizowane przy współudziale Młodzieżowej Rady Miasta. A Miss zostaje Agata Spleska. Wielkie brawa! Wielkie, wielkie brawa! Naprawdę zasłużenie, czyli wybrało ją najpiękniejszą Miss WOŚP. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ziemi Słupskiej. Taka muzyczka nam się przyda. Chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy wszystkie panie do zdjęcia. Zapraszamy. Chwila dla fotoreporterów. Zostaje Hubert Sue. Ponownie zapraszamy wszystkich misterów. Tak, zapraszamy wszystkich misterów na chwilę dla fotoreporterów. Ja może podziękuję w międzyczasie Młodzieżowej Radzie Miasta. Odbyły się również licytacje gadżetów dostarczonych m.in. przez prezydenta Roberta Biedronia. 260 zł. Czy są chętni? 260 zł jest. Po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane! Taką mieliśmy umowę z tym młodym człowiekiem. To na pewno zaważy na jego przyszłości. Pięknie dziękujemy Państwu za wyrozumiałość. Część z nich w dalszym ciągu trwa, więc gorąco zachęcamy do kupna choćby tabliczki poselskiej, sylwestrowego fartucha lub piłki z autografami piłkarzy FC Barcelony. Razem kwota na 12 stycznia na chwilę obecną to 92 814 zł i 99 groszy. Ale do tego dojdą jeszcze licytacje, które nadal trwają, oraz cała seria jeszcze innych spraw. Nadal w trakcie licytacji, zachęcam Państwa do licytacji, jest między innymi imienna tabliczka moja, byłego posła, bardzo ważna rzecz, bardzo personalna, taka osobista, i ta tabliczka ma już, jest licytowana na kwotę 999 zł 99 groszy, czyli prawie 1000 zł bez grosza. Piłka do siatkówki, również z moim autografem, 225 zł. Kitel kucharski, także mój, 410 zł. Uchlapany bigosem? Tak, uchlapany bigosem. Proszę sobie pooglądać, powąchać, pachnie bigosem. Weekend nieprany, dla pana, żeby pan mógł wylicytować. Okay. Na razie 410 zł. Jeszcze mnie grasz. Weekend w Latarni Morskiej, beze mnie już, w Jarosławcu. Dlatego tak mało jest wylicytowany. Tylko 678 zł 90 groszy, ale można zapłacić więcej. Hotel Lubicz także podarował nam 6 różnych propozycji. 252 zł 50 groszy i obrazy, statuetki, patera 197 zł. Ponadto dzisiaj rozpoczynamy licytację szeregu różnych gadżetów, nie będę już wymieniał, ale mamy między innymi piłkę z autografami piłkarzy FC Barcelona. Wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjne. 2000 zł. Mamy także koszulkę z autografami piłkarzy Legii Warszawa.
Wiele ciekawych rzeczy, rękawice bokserskie Dariusza Michalczewskiego, jest co licytować i zachęcam Państwa. To sprawi, że prawdopodobnie pobijemy kolejny rekord, jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba, a gości Hali Gryfia pożegnał zespół The Fruit Cakes. Gorący finał odbył się też w gminie Słupsk. Sztab Wielkiej Orkiestry po raz piąty został zlokalizowany w Parku Wodnym. Dla wszystkich, którzy tego dnia pojawili się w Redzikowie, przygotowane były różne atrakcje. Już od 5 lat gramy w Wielkiej Orkiestrze. Ponad 5 lat temu Park Wodny Redzikowo został oddany do użytku. Już po 3 miesiącach po raz pierwszy zagraliśmy z Jurkiem Owsiakiem. Z roku na rok ilość atrakcji, które oferujemy naszym gościom w związku z tym jednym, jedynym dniem w roku, zwiększa się. W tym roku tych atrakcji jest już bardzo dużo. Od godziny 13 każdy mógł ponurkować w akwalungu. Chętnych instruowali członkowie klubu działalności podwodnej Nautilus. Chwile spędzone w basenie uprzyjemniała Anna Rapa, serwując dźwięki muzyki elektronicznej. Również do jej muzyki cheerleaders Maxi Energa poprowadziły aqua aerobic. Pracownicy Centrum Kultury prowadzili konkurs plastyczny dla dzieci. Tradycją już stał się turniej bowlingowy o przechodnie Złote Serduszko Wielkiej Orkiestry. Udział w nim wzięło kilkanaście drużyn, spośród których najlepsi, tak jak w zeszłym roku, okazali się zawodnicy Stowarzyszenia Dobre Serca. W Cafe Kręgielni swoje umiejętności zaprezentowali tancerze breakdance z grupy Haribo Crew. W hali basenowej swój koncert dał zespół One Moment z Ustki. Tuż przed godziną 20 swój fire show zaprezentowało Żwawy Trio z Bierkowa, a całość zakończyło tradycyjne światełko do nieba. Zapytaliśmy prezesa Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak klienci odbierają organizację gminnego finału w Parku Wodnym Redzikowo. No, sądząc po ich hojności, odbierają go bardzo dobrze. Myślę, że ci, którzy są przeciwni tej wielkiej idei, są jednak w ogromnej mniejszości. Większość ludzi okazuje dobre serce i dzieli się pieniędzmi z potrzebującymi. Marcin Kalata, szef sztabu Wielkiej Orkiestry dla gminy Słupsk, jeszcze przed godziną 21 wiedział, ile pieniędzy udało się zebrać wolontariuszom. 15 587 zł i 23 grosze. Ale to jeszcze nie koniec zbierania pieniędzy, prawda? Jeszcze zostały dwie aukcje do wylicytowania na około 10 dni. Na wspomnianych aukcjach można wylicytować piłkę z podpisami gwiazd tegorocznego Energa Cup oraz kompletny strój Rafała Brzozowskiego z autografem. Odnośnik do aukcji w prosty sposób można znaleźć na profilu facebookowym gminy Słupsk. Wystawa gołębi rasowych i ptaków ozdobnych odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy. W tym roku można było oglądać 918 gołębi przedstawicieli 76 ras tego gatunku. Są to piękne ptaki. Zdecydowana większość diametralnie różni się od tych, które na co dzień widzimy na ulicach miast. Ptaki wyróżniają się bogatym upierzeniem głowy, pazurów, kolorem piór oraz wielkością. Niektóre gołębie do złudzenia przypominają kury i co ciekawe są też jadalne. Ich mięso, jak zapewniają hodowcy, jest bardzo zdrowe. Zawiera m.in. dużo białka. Większość tych pięknych ptaków wygląda, jakby to były takie egzotyczne ptaki, bo na co dzień ich nie widzimy. Gołąb kojarzy się z takim gołębiem dachowcem, czy takim gołębiem szarym, a ewentualnie widać, jak gołębiarze mają gołębie jakieś białe, czy jakieś inne, a te to są zupełnie inne ptaki, które my widzimy na co dzień. Tak, bo to nie są, proszę pana, gołębie. Gołębie, które takie, które na dachach, to raczej takie do pocztowego się. A te są gołębie z kolei, są to już to sama nazwa, ozdobne. I tutaj każda rasa ma swój wzorzec. I to każdy hodowca jak poprawia
żeby był jak najlepszy wzorzec. Czyli rozumiem, że te wszystkie ptaki, one tutaj mieszkają u nas na terenie środkowego Pomorza? Tak jest, tutaj jest. Są hodowane przez hodowców na naszym terenie. Na naszym terenie. A pan z jakimi ptakami do nas przyjechał dzisiaj? Wystawiałem między innymi tiplery angielskie wystawowe, gołębie pocztowe ozdobne, hiszpany, no i wiele tu jeszcze innych jest tu. Jest ponad 76 ras jest wystawianych w dniu dzisiejszym. A jak długo pan się zajmuje hodowlą? Od dziecka. Jak to się zaczęło w ogóle? No, przypadkowo trafił do mnie w posiadanie, dostałem od kogoś malutkiego ptaka, który jeszcze samodzielnie nie jadł, no i go odchowałem i tak się zaczęło. Ale czy takie piękne rasy, jak tutaj widzimy, z upierzonymi pazurami, czy z takimi wielkimi wolami, czy w ogóle no, z takimi czubami, one kiedyś też były, czy to... One są od zarania. One, niektóre rasy, taka rasa na przykład damasceński, to jest przed naszą erą już istniały. One są od zarania, ale one jakoś gdzieś były ukrywane, czy po prostu u nas do Polski dotarły całkiem niedawno? Nie, po prostu mniej było wystaw i te ptaki nie były tak promowane jak w chwili obecnej. Nie było takiej możliwości. Niektóre wyglądają jak skrzyżowanie gołębia z kurą, czy gołębia z jakimś wielkim ptakiem, czy są krzyżówki, czy to są takie właśnie rasy gołębia? Nie, może, to genetycznie się nie pokrywa. To są takie właśnie rasy gołębia? To drogą selekcji zostały ptaki wytworzone z gołębia skalnego. Słyszałem tutaj od niektórych, że te największe gołębie, które ważą kilogram i więcej, to można zjeść. No można. I mięso bardzo delikatne jest, i dietetyczne, i smaczne. Ale w sklepach tego się nie dostanie. I w Czechach w tej chwili już są fermy, które produkują mięso gołębie i ludzie jest w dużej mierze spożywane. To może być konkurencja dla gołąbków takich staropolskich? No, czy te na pewno, te duże objętościowo i wagowo większe, no na pewno to jest, ma swoje znaczenie w tym, jako pozyskanie mięsa. A proszę powiedzieć, bo te gołębie są oceniane. My tutaj jak chodziliśmy z kolegą, to w zasadzie nam się wszystkie podobały i ciężko nam było odróżnić gołębie tej samej rasy. Na co właśnie zwracają uwagę sędziowie? Proszę pana, co tu jest brane pod uwagę? Budowa, figura, postawa. Gardło, kształt, podgardle, szyja, cechy pulsowania. Przykładowo są rasy, które pulsować muszą. Skrzydła, ogon, nogi, barwa, natężenie barwy, połysk, rysunek, upierzenie, głowa, oczy. Łącznie można uzyskać 100 punktów, tak? Nie, każdy gołąb, jeżeli jest, ma 100 punktów, jeżeli tu przychodzi. To są te, tutaj punkty, co kolega wyczy tego, to bierze się do oceny. I tu są punkty ujemne. Przypuśćmy tu ten gołąb, co nie ma zaznaczone, a te to są punkty ujemne. Dostał 4 punkty ujemne, czyli łączna punktacja 96 punktów. To dużo, mało? To jest bardzo dużo. To już jest bardzo dobry gołąb. Od 96 do 97 to jest ocena wybitna. Wybitna. A czy hodowla takich gołębi, ona to jest droga sprawa? Czy raczej to jest tak... No, odpowiednią karmę muszą mieć przede wszystkim, no i opieka też tak samo, i odpowiednie warunki trzeba stworzyć lokalowe dla tych ptaków. Jeżeli jaki gołąb kosztuje taki rysowy, powiedzmy ten, który tu mamy? Przykładowo od 50 zł do wzwyż. Wystawcy gołębi przyjechali z całego Pomorza Środkowego. Ptaki były oceniane przez jurorów, za najpiękniejsze wystawcy otrzymali nagrody. Poza gołębiami można było też zobaczyć drób ozdobny, m.in. kury holenderskie, japońskie, a także bażanty. Organizatorem wystawy był Środkowo-Pomorski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Koszalinie. Patronem starosta Słupski i wójt gminy Kobylnica. Magda i Łukasz obmyślili sobie, żeby ślubu udzielił im prezydent Słupska Robert Biedroń. Zapytali miejskich urzędników i jak chcieli, tak się stało. Był to też debiut Roberta Biedronia w roli udzielającego ślubu kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Ale medialny szum, jaki zrobił się w związku z tym wydarzeniem, chyba wszystkich zaskoczył. Ja na pewno byłem zdenerwowany, byłem szczęśliwy i... Wzruszony, jak Państwo widzieliście, ale też coś, czego się wstydzę. Byłem też zazdrosny i marzyłbym kiedyś, żeby kiedyś, ja już to mówiłem, żeby kiedyś stanąć z tej drugiej strony. To był mój pierwszy raz, ale marzę, że kiedyś mój pierwszy raz będzie także z tej drugiej strony. I wydaje mi się, że jest.
jest pewna niesprawiedliwość, że ja mogę tylko patrzeć z tej strony, chociaż czuję się szczęśliwy i widzieliście Państwo, jak bardzo czuli się szczęśliwi wszyscy na tej sali. I to jest wielkie szczęście dla człowieka, to jest jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu. Wszystkie ważne telewizje, jedna nawet z przekazem na żywo ze Słupskiego Pałacu Ślubów, rozgłośnie lokalne i ogólnopolskie oraz fotografowie obserwowali, jak Magda i Łukasz biorą ślub. A wszystkich tu ściągnął prezydent Słupska Robert Biedroń. Był to jego ślubny debiut.